Dzień dobry, bardzo serdecznie witam w lipcowy, słoneczny poranek. Nie wiem, jaki widok z okna czy z balkonu wy macie, ale mnie towarzyszy ten wiekowy dąb, który tutaj rośnie od zawsze na placu kościelnym. No właśnie, od zawsze. Czasami wydaje nam się, że coś jest od zawsze, coś było zawsze, coś jest niezmienne w tym świecie, ale czy tak naprawdę jest? Przecież kiedyś ten dąb był małym drzewkiem. Rozrasta się, rozwija. Jedne gałęzie się łamią, inne wyrastają. Żyjemy w świecie zmienności. My sami też się zmieniamy. Ludzie wokół nas się zmieniają. Myślę, że każdy z nas, patrząc na zdjęcia sprzed lat, to bardzo wyraźnie dostrzega. Zmienia się świat, w którym żyjemy. Spójrzmy chociażby na ostatnie lata naszego życia, ostatnie lata w tym świecie. Jak wielkie zmiany nastąpiły w rzeczywistości, w której żyjemy. Wszystko się zmienia. I czasami te zmiany są pozytywnymi zmianami, ale czasami doświadczamy negatywnych zmian w naszym życiu. Zmian, których nie chcielibyśmy doświadczać, a one mają miejsce. Czasem te zmiany wprawiają nas w uczucie tego, że jesteśmy bezradni, bezsilni. Czasami te zmiany nas przerastają. Potrzebujemy stabilnego gruntu, potrzebujemy stabilnego fundamentu dla naszego życia. Na dzisiejszy dzień mamy wyznaczone słowo z księgi proroka Malachiasza, z 3:6. Mało znana księga. Rzadko, myślę, do niej sięgamy. A bardzo ważna myśl zawarta jest właśnie w tej księdze na dzisiejszy dzień. Ja, Pan, nie zmieniam się. W rzeczywistości tego świata, świata, który tak bardzo się zmienia, który tak bardzo ucieka nam spod nóg, Pan Bóg mówi: ja się nie zmieniam. Moja miłość, moja łaska jest niezmienna w stosunku do Ciebie. Moje przykazania, które Ci daję jako drogowskaz dla Twojego życia, są niezmienne. Moje uczucia względem Ciebie są niezmienne. Nieraz zawiedliśmy się na ludziach, zawiedliśmy się na sobie samych, zawiedliśmy się na swoich oczekiwaniach, ale nigdy nie zawiedziemy się na Bogu, bo On jest niezmienny, On trwa, On daje nam gwarancję tego, że Jego obietnice są stałe. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Bóg ten sam i na wieki. Miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 1:50. Nikt z nas nie wie, co nas dzisiaj czeka. Nikt z nas nie wie, jaki będzie ten dzisiejszy dzień. Ale jednego możemy być pewni, że Bóg i Jego troska, Jego miłość, Jego łaska są dla nas, są nad nami, są zawsze skierowane do nas. Możemy na tym budować naszą przyszłość, możemy budować nasze życie. Łaskawy Panie, dziękujemy Ci za to, że w zmienności tego świata, w tej zmienności, która nieraz wywołuje w nas zawrót głowy, obawę, lęk, smutek, czasami nadzieję, czasami radość. Ty jesteś niezmienny. Ty jesteś stałym fundamentem. Prosimy Cię, daj nam, Panie, tę pewność, że na Tobie zawsze możemy opierać nasze dziś i nasze jutro i naszą wieczność. Daj nam, Panie, dobry, błogosławiony dzień. Tego dobrego, błogosławionego dnia Wam życzę. Do zobaczenia. Amen.